Witajcie moi drodzy, ja jestem Ultix Vlog i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ultix Vlogów, a dzisiejszym tematem będzie za co cenią youtuberów, po prostu youtuberów, vlogerów. Musimy mieć świadomość tego, że mimo tego, że youtuber, vloger tworzy filmy na YouTube, to mimo to ogląda też innych, przede wszystkim przez to, żeby się ewentualnie czegoś nauczyć nowego, może coś skorygować ze swoimi filmami, bo czegoś mu brakuje, albo po prostu w celach rozrywkowych i tego, żeby po prostu nie popaść w samouwielbienie, ponieważ to, że my tworzymy filmy na YouTube, to w pewien sposób fakt, że wy to oglądacie, nas dowartościowuje i w momencie, gdy oglądamy tylko swoje filmy, to możemy popaść w samozachwyt, a chyba tego byśmy nie chcieli, ani twórca, ani widz. Dobra, ale przechodząc do tematu dzisiejszego Ulti Vloga, to chciałbym opowiedzieć właśnie o tych cechach, które mi najbardziej się podobają we vlogerach i to, za co ja ich przede wszystkim cenię. Pierwszą rzeczą to osobowość. Ja te osoby, które oglądam, muszę powiedzieć, że te osoby mają mega osobowość, mega są pozytywne, potrafią trafić do człowieka. Są przede wszystkim bardzo ciepłe i przez to właśnie oglądam tych vlogerów niektórych, ponieważ są po prostu ciepli. Naprawdę, ciepło się robi na sercu, gdy ogląda się takiego człowieka i który chce coś na przykład przekazać. Drugim typem vlogerów, których też oglądam, są tak zwane osoby, które mają własne poglądy, z którymi mogę się utożsamić, z którymi mogę wymienić zdanie i strasznie mi się podoba, jak vloger naprawdę potrafi wygłaszać swoją opinię, swoje poglądy i w momencie, gdy na przykład pragnę z nim nawiązać swego rodzaju rozmowę, dialog i powymieniać się właśnie tymi poglądami, to jak najbardziej mogę na coś takiego liczyć, dlatego naprawdę osoby, które wygłaszają swego rodzaju poglądy, są mega, mega osobami, naprawdę. Kolejną rzeczą, za co cenię vlogerów, to ich naturalność, to, że nie ogranicza ich, tak jak w telewizji, swego rodzaju schematy, którymi muszą się kierować, lecz mogą robić to, co chcą. Mogą robić to w takiej formie, jakiej chcą i to jest chyba największy atut w tym momencie YouTube, a telewizja. To, że człowiek może robić to, co chce i w zasadzie tym samym oczarowywać swoich widzów. Czwartą cechą, którą naprawdę cenię u vlogerów, to tak zwana ciężka praca. Ciężka praca, która jest naprawdę chwilami bardzo ciężka, pomimo tego, że wow, co to jest nagrać film na YouTube, obrobić go szybko, rachuciachu, wrzucić na YouTube'a, ale czasami zdarzają się takie sytuacje, że YouTuber więcej tego czasu poświęca na stworzenie jakiegoś materiału i za to też mega, mega szacunek dla właśnie takich osób. Rzetelność, która swego rodzaju wypływa też z naturalności, ponieważ jeżeli poznamy tego człowieka, bo mimo wszystko oglądając go i widząc, jak on się zachowuje, wyrabiamy sobie jakąś opinię na jego temat i później, jeżeli się zachowa jakoś inaczej, to albo to przychodzi za tym fala krytyki, bo na przykład coś źle zrobił, ponieważ na przykład ujawniło się, że jest jakiś inny, niżeli próbował się wykreować, albo jest wow, szok, że gościu może zmienić twarz, ale do czego zmierzam? Do tego, że na YouTubie bardzo łatwo dostrzec to, czy człowiek jest rzetelny i jest prawdomówny. I za to mega też szacunek dla vlogerów, za to, że są mega rzetelni naprawdę. I jeżeli mówią, że będzie film wtedy i wtedy, to film najprawdopodobniej jest, mimo tego, że czasami zdarzają się takie osoby, które nie są do końca rzetelne, ale one w zasadzie nie mówią o tym, że no według schematu poniedziałek jest ten film, wtorek jest ten film, nie. Dlatego też mega szacunek dla osób, które są po prostu rzetelne. Szósta cecha, a zarazem perełka tych youtuberów, których ja podziwiam, to dystans do siebie po prostu. Osoby, które potrafią się śmiać z siebie, są dla mnie mega, mega osobami i tym samym uczymy się od nich, możemy się właśnie nauczyć dystansu do siebie i tym samym potrafimy wtedy żartować, tak? Potrafimy żartować, nie jesteśmy tacy zadumani w sobie, że jacy to my nie jesteśmy świetni. I to w zasadzie tyle. To jest sześć moich głównych cech, tak, sześć moich cech, które ja mega ubóstwiam, mega, za co mega szacunek jest dla osób, które tworzą filmy. Nie zawsze jest tak, że jeden vloger ma wszystkie sześć cech,
Czasami jest tak, że dany vloger ma 3 cechy, czasami jest, że ma 5 tych cech, aczkolwiek mimo wszystko ich szanuję. Szanuję ich mega i dlatego też po prostu to jest moje 6 cech, za co cenię vlogerów. A jakie są wasze cechy, za co wy lubicie swoje osoby, które oglądacie, tak? Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ludzie bardzo ciepło i jak zawsze w zasadzie skłaniam was do przemyśleń na ten, a nie inny temat, który teraz, tak. Trzymajcie się ludzie ciepło, siemaneczko, cześć. Uah!